twarz anioła. Bohaterem filmu jest reżyser, który przez kilka miesięcy prowadzi daremny trud. Widać bardzo ciekawy pomysł na klimat filmu. Podkreślam pomysł na klimat, ponieważ wykonanie jest już z deka skopane. Osobiście odczułem, jakby zabrakło wypełnienia scenariusza, wskutek czego bohater się miota, a akcja przeciąga się i męczy. Podkreślam ze smutkiem, męczy. Pomieszanie jawy ze snem męczy. Przypadła mi do gustu wypowiedziana przez bohatera krytyka mediów. Poza tym zakochałem się w Sienie. Musi się tam niesamowicie mieszkać. Całe miasto zbudowane jakby ze starówki. Jeśli tylko mają tam Biedronkę, wyjeżdżam na stałe. Do seansu, nie powiem, zachęcił mnie występ Cary Delevingne. Podniecenie szybko opadło, bo okazało się, że ma ona niewielką, prostą rolę. Taki podręcznikowy pierwszy występ. Czy warto obejrzeć ten film? Nie. Jest zupełnie inny od tego, co oczekiwałem, ale nie o to tu się rozchodzi. Ostatecznie jest to spore nudziarstwo na niszowy temat i o bardzo niszowej formie. Bardzo.